Boże, coś wam powiem. Oj, Jezus dobrał się dzisiaj do uczonych, do faryzeuszy, do wszystkich obłudników. Chciałoby się powiedzieć dobrze, że to nie o mnie chodzi. Ale ja nie byłbym taki pewny. Każdemu z nas grozi, że możemy zostać zaślepieni przez urząd, funkcję, czy też różne sytuacje, że owo biada dotyczy także nas. Ta nauka Jezusa to nie tylko demaskowanie fałszu i kłamstwa w tych, którzy powinni być nieskazitelni. Owo biada jest wskazaniem, w którym kierunku w ogóle nie powinniśmy się kierować. Każdy z nas może odczuć, że biada wypowiedziane przez Pana Jezusa skierowane jest przeciwko byle jakości naszego chrześcijaństwa. Zwłaszcza wtedy, gdy wyznajemy wiarę słowami, a czynami jej zaprzeczamy. Sami nie wchodzimy do Królestwa Bożego i przez nasze złe świadectwo przeszkadzamy wejść innym. Dobrze ujął myśl o świadectwie autor Wiesław Myśliwski. Nieraz próbuje tego dociec. Jestem czy nie jestem? Tylko że sam dla siebie człowiek nie jest świadectwem. Musi zawsze ktoś drugi poświadczyć. Sam dla siebie człowiek jest zbyt wyrozumiały. Jak może tak się broni przed sobą? Kluczy, wymija się, omija, aby nie dalej, nie głębiej, nie tam, gdzie coś się ukrywa. Sam przed sobą każdy chciałby wyjść jak na ślubnej fotografii. No właśnie, spoglądamy w lustro i niczego złego nie dostrzegamy. Każda nasza słabość ma swoje usprawiedliwienie. Gorszy dzień, tydzień, czas, byłem zdenerwowany, nie lubię go, drażni mnie, więc i ja byłem złośliwy. Naprawdę niewiele nam potrzeba, by zrobić coś, co będzie złe. Pragnieniem Pana jest, byśmy byli świadkami, którzy są autentyczni. Czasem to wymaga powiedzenia, że coś mi się nie podoba, coś mnie drażni, ktoś jest dla mnie trudny do zniesienia, zamiast działać i mówić za plecami. Prawda jest nieodzownym elementem naszego życia i budowanie na niej gwarantuje nam końcowy sukces. Przecież w każdym z nas znajdziemy odrobinę faryzeusza, uczonego w piśmie, obłudnika. To jest nasza bieda jako człowieka, który przecież z natury swej jest dobry. To nie jest tylko wpływ środowiska, bo przecież ostateczną decyzję o konkretnym czynie podejmujemy osobiście. Drogą życia chrześcijańskiego jest pasja dla Królestwa. Jeśli ono zajmuje w mym sercu i w moich myślach istotne miejsce, jeśli bardzo pragnę je osiągnąć, to będę nim żył, a przez to będą doświadczali tego pragnienia wszyscy, którzy są w moim otoczeniu. Nie ma co sobie wyobrażać po swojemu, jak to Królestwo wygląda i tak nauczać, bo nasze wyobrażenie może wcale nie mieć pokrycia w prawdziwym kształcie tego Królestwa. Kiedy spojrzymy na współczesne działania różnych grup ewangelizacyjnych, zobaczymy w nich obraz Kościoła, który jest fajny, żeby przyciągnąć wiernych. Kiedy ci dotrą, to dzieje się tak, że robimy wszystko, by jednak ich zniechęcić. Po wejściu do środka nie widać tej fajności, tej miłości, o której tak głośno się mówi. Ewangelia nie jest nowiną tylko o dobrych rzeczach, ale jak to dziś słyszymy, ma także konkretne pouczenia dotyczące różnych nadużyć. Tak więc należy postępować z wrażliwością, która na pierwszym miejscu przed działaniem zmusza nas do pytania, czy to będzie dobre dla wszystkich, czy tylko dla mnie. Po prostu ciężko się żyje w takim stanie, który nie daje się pogodzić z Ewangelią. Z Panem Bogiem.